Ukraina oskarża Iran o dostarczanie sprzętu wojskowego Rosji. Jednocześnie według Reutersa Teheran planuje kolejne dostawy. Nie potwierdzają tego Amerykanie, choć są gotowi podjąć agresywne kroki, jeśli doniesienia medialne znajdą potwierdzenie. Irańskie drony kamikadze. To między innymi nimi wojska Putina zadają kolejne ciosy Ukrainie. Za ich pomocą atakowany jest Kijów, a także szereg innych ukraińskich miejscowości. I choć Iran nie przyznaje się do wspierania agresora. Islamska Republika Iranu nie jest po żadnej stronie wojny między Rosją a Ukrainą. Islamska Republika Iranu nie wyeksportowała żadnej broni na żadną stronę wojny. Fakty w postaci chociażby zniszczonej infrastruktury cywilnej mówią coś zupełnie innego. Na co innego wskazują również doniesienia agencji Reutera, która podaje, że w ciągu 10 dni Iran dostarczy Rosji kolejne bezzałogowe statki powietrzne oraz rakiety balistyczne. Rosja, zwracając się do Iranu o pomoc, pokazuje tylko jedno – militarne i polityczne bankructwo Kremla, wskazuje prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przez dziesiątki lat władze rosyjskie traciły miliardy dolarów na swój kompleks wojskowo-przemysłowy, a na koniec poszły pokłonić się w Teheranie, by otrzymać dosyć proste drony i rakiety. Z wnioskiem do prezydenta Wołodymyra Załęskiego o zerwanie stosunków dyplomatycznych Ukrainy z Iranem wystąpił minister spraw zagranicznych kraju Dmytro Kuleba. My nigdy nie zajmowaliśmy antyirańską pozycję. Nigdy nie zajmowaliśmy stanowiska antyirańskiego, ale po tym jak Iran stał się częścią zbrodni agresywnej i zbrodni rosyjskich, na naszym terytorium zajmujemy zdecydowane i uczciwe stanowisko. Pogłębienie sojuszu Rosji z Iranem powinno być postrzegane przez cały świat jako poważne zagrożenie, ostrzegają Stany Zjednoczone. Z jednej strony mamy Rosję, która bierze udział w barbarzyńskiej, nielegalnej i niesprawiedliwej inwazji na inny kraj, a z drugiej mamy Iran, który jest znany również z udziału w destabilizujących akcjach przemocy w regionie. Tak więc cały region powinien być zaniepokojony. Jak wskazał zastępca rzecznika Departamentu Stanu USA, Stany Zjednoczone są także gotowe podjąć, i tu cytat, agresywne kroki, by ograniczyć sprzedaż irańskich dronów do Rosji.